The Deerfest guests have already started to arrive. It's KBFFM, and now some music. Wow, it's gorgeous, Alan. Her own private island. Alice? Cześć, witajcie, tutaj Husiek i witam was w kolejnym odcinku Alan Wake. Śmigamy dalej w grze. Z tego co pamiętam, chyba będziemy musieli się dostać do kolejki górskiej. A z kolejki górskiej do punktu widokowego na Mirror Peak. Okej, obczajmy jeszcze tutaj kawałek. Dobra, gdzie jesteśmy? Okej, złapałem już orientację. Jeb. Dobra. No to wejdziemy sobie jeszcze raz tutaj do góry. Coś się tak zwiesił dziwnie. O! Pozbieramy, widzę, że mała cofka mi się zrobiła. Ops. Wespniemy się. I zobaczymy, co tu jeszcze jest u góry. Tutaj będziemy mogli zrobić zbliżenie, dokładnie. Na tą samą górę. Podejrzewam, że tam w oddali, gdzie jest światło koło tych dwóch drzew, będziemy musieli jakoś się dostać, a pewnie później jakąś dróżką do góry. Zobaczymy. Ach, razisz. Boże, jak dawno nie grałem. Ogólnie zastanawiam się, czy wam zrobić przypadkiem Alan Wake'a kilka odcinków z kamerą. Czy wiecie, kamerka w rogu. I Husiek srający ze strachu. Żartowałem. Będę próbował coś takiego zrobić, ale to tylko testowo. Testowo, po prostu potestujemy takie rzeczy. Muszę sobie załatwić pewien kabel USB. Troszeczkę dłuższy, żebym mógł dosięgnąć kamerę. W to miejsce, gdzie chcę. Więc zobaczymy, no. Będę chciał coś takiego zrobić, ale to... Okej. Okay. Niech stanie się światło. O! Coś ci nie pasuje. Dobra, my jesteśmy. Tutaj, tak. Dobra. O! Przyjechało. Tak więc... Kurczę, to jest takie jakieś... Niezbyt bezpieczne chyba. Ohoho! Ale jedzie. W każdym razie, że jedzie. Tam mamy następny punkt. Nie wiem, czy tam ktoś czeka, czy to się mi wydaje. Nie, wydaje mi się. What the fuck? Opieprzone ptaki. Teraz... W dobrych horrorach amerykańskich jest taki motyw, że... Że przeważnie kolejka górska się zatrzymuje. I... O, żeż w dupę. Pieprzone. Ta kolejka górska się zatrzymuje i coś nas atakuje. No i... Podobnie jest i tutaj. O, oh, fuck shit. Aha. Bez jaj. Nie. No dobra. Powiedzmy, że to tak miało wyglądać. Może nie do końca, ale... Kurde. Dobra. Ich zabiliśmy, tych dwóch knypków. Przeładujemy sobie broń standardowo. A propos... ktoś z was mi pisał w komentarzu, że tutaj jeszcze strasznie i ciężko raczej nie jest. Fuck! Dokładnie.
że tutaj strasznie ciężko nie jest. Dopiero będzie w jakimś labiryncie. Nie wiem jeszcze o co chodziło dokładnie, jaki labirynt i tak dalej, ale zobaczymy. Ale motyw z wagonem był po prostu... Wow. O. Omniom. Jak wybrzydza. Poniżej amunicję do rewolweru. Już jest najedzony, tak? To amo. Dobra, mamy iść tędy. Więc chodźmy tędy. Boże, jak dawno w Alana sobie nie grałem. Tak dobrze mi się gra. Dobra, panie i panowie. To nie jest dobry sposób. Karabin myśliwski. Dobra. Ogólnie mówiliście mi, żebym jednak nie marnował tej amunicji do karabinu. Czy karabinu, strzelby? Piernik wie, co to jest dokładnie. Dobra, może przeładujemy. Póki jest tutaj tak w miarę spokojnie, znaczy powiedzmy, że spokojnie, ogólnie jak się ten obraz rozmazuje, to zazwyczaj coś zaraz się dzieje. O, au. Czy on ma sierp? Jest koleś. Troszeczkę go przysmoliliśmy. Dobra. Przeładowanie. Dobra, i biegusiem tam, bo może być naprawdę nieciekawie. A tam widzę, jest światło. A światło zazwyczaj dobrze wróży. O. O. Dobra. Coś tutaj dostałem bardzo ważnego. Więc naprawdę muszę to przeczytać. O, raju czytania. O rajuśku, ale mnie wkurzyli teraz. Cholera jasna. Dobra, ale to mniejsza z tym. Pewna sprawa mi się tutaj nie ułożyła tak, jak bym chciał. O! O! Pijany? Dobra, widzę, że nie mogę biegać. O, coś nowego. O, shit. O, shit. O, cholera, to jest ten grubas, ta gruba świnia. Au. Jeszcze dostanę w pyszczek. Macie, może tak. Dobra. Z tym sobie poradzę w ten sposób, myślę. Z tamtym tak samo. Dobra. I jeszcze tego raz. I pong. Oj, jakie żywotne. Dobra. Przeładujemy. Był taki moment grozy, że łokurcze, ale się udało.
Osiągnięto punkt zapisu, dobra, czyli zaraz pewnie będzie ze mną kolejna jatka. Tylko czy ja jej podołam? Czy mi się to uda zrobić? O, maszynopis, maszynopis, maszynopis. Dobra, to sobie przeczytamy. Pong. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Okej. Okay. No to śmigamy dalej. Okej, gdzie jest ta kropeczka? Dzięki której mamy się poruszać, ale dobra, teraz jak mamy tam przejść? Wow. O, tam jest przejście. Skoczymy tak. Prawie jak w Dolinie Muminków. Dobra. Nic się tam na razie nie dzieje. Znajdź przejście przez ruiny w górach. Ruiny, tak? O, cholera, jasna. O, tędy. Tu coś jest. Wej, gdzie? Pchnij. Yeah. Ale mocny człek z niego, nie? Kopnij. Boże, pchnij, kopnij. Dobrze, nie wpychaj jeszcze. Drzewno. O! Zaletuje mi tu walką. W takich ciemnych, opuszczonych miejscach lubią siedzieć różne stwory. Pamiętacie o tym? Na przykład, patrzcie, buka. Kopnij. No, kopnij. Tom. Dobrze, nie. Omniom. Emizio? Czyżby jeszcze kolejne... Czyżby kolejna ofiara tutaj mogła być wcześniej porwana? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, no bo tutaj mamy, jak wiemy, Alana, a nie Toma. A. Osiągnięto punkt zapisu. Czyli możliwe, że zaraz znowu to się coś będzie działo. Coś tu się koleboce. Mamy racę. Dobra. A, i znowu. Dobra, chodźmy do góry, zobaczymy. Na dole nic się nie dzieje. U góry w sumie też. Tylko się cały czas... Fucking bitchin, koleboce. O, Jesus, troszkę ich jest. Dobra. Zrobimy taki myk. O! No! Narobimy takiego myku. Czekać, to może sobie od razu zmienię tą broń. I po prostu strzelimy z racy, znaczy no, z racy, czy z tej całej wyrzutni. Spróbujemy taki mech zrobić. Czy mi się uda? Nie wiem, zobaczymy. Tamci uciekają. A, shit! No, ładuj!
Tam jest kurde wolno. Fucking bitchin. Dobra. I ty już sobie poczyniemy tym. Rewolwelkiem. Co się skradasz? Kurde, czemu on tak wolno ładuje tą broń? No wypal się w końcu. Chodź. No chodź, 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 cwaniaczku. A! No, rzucisz jeszcze coś? Ha, ha, ha. Fuck. Powiem szczerze, łatwo za pierdolika nie było. A ja zauważyłem jeszcze jedno ammo. Dobra. Teraz możemy na spokojnie iść, ale widzę, że coraz trudniej się w tym Alanie robi. Aulanie. Co za ofiara losu. Że niby ja mam tam przeskoczyć teraz? Ciekawe, ciekawe. Nie powiem. Dobra. Dał se radę. Jest plus. O, coś mi znowu. A, zapis. Niestety akurat tak się zdarzyło, że zapis robi na troszeczkę wolniejszy dysk. No już, dostać się do punktu widokowego na Mirror Peak. Dobra, spoko. Maszynopis. Więc... Czytaj. Małe cięcie wam zrobiłem przypadkowo. O. Zaraz wracam. Oj kurczę, ja to mam po prostu pecha. Bardzo ważne zadanie mnie czeka zaraz w realnym świecie, więc przeczytamy to. I będziemy kończyć odcinek, a w następnym odcinku pójdziemy dalej, więc zajmijmy się przeczytaniem. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. No i tak. I tak się prezentuje kolejna część tego maszynopisu. No i tak jak mówiłem, no niestety czeka mnie bardzo ważne to jest zadanie w prawdziwym świecie, już nie w Alan Wake'owym. Także cóż, zobaczymy się w przyszłym odcinku. Przyszły odcinek będzie na pewno bardzo szybko. Tak, żebyście nie wybili się z tego wątku tutaj, który teraz zostawiam. Tam jest bardzo fajny zameczek, czy tam dom, kurort, nie wiem, zobaczymy. Sam jestem ciekaw. Więc cóż, podejrzewam, że z Alan Wake'em zobaczymy się jutro, albo maksymalnie pojutrze na moim kanale, więc wyczekujcie. A na razie cóż, dziękuję wam za uwagę. Widzimy się, tak jak mówię, niebawem, jutro albo pojutrze. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.